Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Wczoraj oficjalnie rozpoczęłam urlop, co oznacza, że filmiki będą pojawiały się częściej. Możecie mi pisać, co takiego chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Jak widzicie, ja już jestem ogarnięta, ubrana, pomalowana i zabieram się za pyszne śniadanie, które oczywiście Wam pokażę. A na śniadanie będzie mixit, zaraz Wam pokażę, co zamówiłam. Pokazywałam Wam w ostatnim vlogu, że robię zamówienie właśnie na mixit. I mam tutaj musli 3 razy i raz kaszę dla Wiktorii. Te 2 musli komponowałam sama, jedno jest moje, drugie jest Daniela. A to jest mieszanka urodzinowa już gotowa. Mixit w swoim asortymencie ma batoniki, owoce liofilizowane, orzechy, czekolady, kaszki. Oczywiście mają również musli, które możecie skomponować sami. Tu jest ta mieszanka urodzinowa. Zobaczcie, jak ona przepięknie wygląda. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo owoców. To jest mieszanka Daniela. Przepięknie pachnie miodem. A to jest mieszanka, którą skomponowałam sobie ja sama. I jeśli chodzi o bazę mojej mieszanki, tutaj są płatki owsiane, pszenica preparowana w miodzie, płatki gryczane chrupiące, płatki kukurydziane z miodem i orzechami ziemnymi, amarantus preparowany, suszone wiśnie, starta kora, cynamonowa, wiórki i czekoladowe gorzkie, płatki kokosowe, morwa, wiśnia, nasiona chia. I tak wygląda moja mieszanka, którą dzisiaj zjem na śniadanie. Mieszanka Daniela jest zdecydowanie prostsza, bo ma płatki kukurydziane z miodem i orzeszkami jako bazę. Jest banan, malina, czekolada z karmelem, płatki kokosowe i pszenica preparowana w miodzie. Jeśli chodzi o tą mieszankę, to pachnie ona chyba najpiękniej. Tutaj możecie zobaczyć skład urodzinowej mieszanki. I tutaj jest bardzo dużo owoców. Ja ostatnim razem, jak zamówiłam sobie owoce liofilizowane, to po prostu wrzucałam je do torebki. Jak byłam głodna, to sobie chrupałam. A Wiktoria, z racji tego, że uwielbia kaszy, to zamówiłam jej z owocami suszonymi, która nazywa się jagody w ryżu. Jest tutaj kasza ryżowa błyskawiczna, owoce liofilizowane w proszku i owoce liofilizowane po prostu. Jeśli chodzi o moje zamówienie, to zamówiłam jeszcze czekoladę proteinową dla Daniela. I Mixit ma jeszcze takie mixitelle do smarowania. Ja zamówiłam sobie na próbę 8 takich małych słoiczków. One będą idealne na przykład do pracy, jak zrobię sobie omleta czy naleśniki, żeby je posmarować. Tutaj mój ulubieniec, już próbowałam. Krem kokosowy z białą czekoladą, ale jeszcze równie coś pysznego Wam pokażę. I jest to krem z orzeszków ziemnych z białą czekoladą, karmelem i solą. Również jest bardzo, bardzo dobry. I mam dla Was super rabat, 10% na hasło Nessie. Link macie w opisie, więc jeśli macie ochotę na zakupy, to zapraszam do opisu. A ja mogę zabierać się za przygotowywanie śniadania dla mnie i dla Wiktorii. My już po śniadaniu, najedzone. Teraz będę zabierała się za ozdabianie troszeczkę tych półeczek, które mamy nad kanapą, ponieważ do tej pory tego nie zrobiliśmy, a ostatnio byliśmy na zakupach i kupiliśmy kilka fajnych rzeczy, żeby jakoś zagospodarować tą półkę. I chyba pójdę teraz wybierać zdjęcia do ramek i pokażę Wam, jak to finalnie będzie wyglądało. I zdjęcia już włożone są w ramki, jak możecie zobaczyć. Teraz wystarczy poukładać je na tych półeczkach i będzie pięknie. I jeśli chodzi o zdjęcia, jakie wybrałam, to powiem Wam szczerze, że są to stare zdjęcia, bo nic jeszcze nie wywołaliśmy. Mam tutaj taką malutką Wiktorię, mnie z brzuszkiem. Fajne takie podobne zdjęcia Daniel i ja z malutką Wiki również. Tutaj taki mały dzidziuś. I tutaj takie zdjęcia z sesji. Mamy również świeczkę do ozdoby. Takiego kwiatka. Nie, nie, nie. On nie jest prawdziwy. On jest tylko właśnie taki typowo do ozdoby. Ale ma bardzo, bardzo
fajną doniczkę, która będzie nam fajnie pasowała. I jeszcze jedną rzecz mam, na której stoicie teraz. Kominek, który wygląda na naprawdę drogi, a był za jakieś 10 zł chyba w Pepco. A na stół jeszcze takie podkładki a la marmurowe, które bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Ok, możemy się zabierać za porządkowanie tych półeczek. I półeczki gotowe. Tak wygląda finalnie efekt. Jak możecie zobaczyć, dużo lepiej to wygląda niż zwykłe puste półki. Tutaj mam jeszcze taki świecznik. To chyba jest świecznik. Zostawili go poprzedni właściciele. Co prawda tu jest narysowana choinka, ale absolutnie mi to nie przeszkadza. Bardzo lubię święta, więc może sobie tutaj stać ten świecznik. Taka mała zmiana, a dużo lepiej wygląda. Przeszedł Armagedon u Ciebie w pokoju? Chyba trzeba będzie posprzątać. Zdecydowanie trzeba będzie posprzątać. Kto będzie sprzątał w pokoju? To dobrze, że Ty. I jeszcze trzeba się ubrać z piżamki, tak? Ja już jestem gotowa do wyjścia. Wybieram się do miasta w poszukiwaniu sukienki na wesele. Mam na sobie sukieneczkę z selfie roomu, zegarek, który dostałam już jakiś czas temu od Daniela, moje klapeczki z CCC i coś najpiękniejszego w dzisiejszej stylizacji, czyli moją torebeczkę. Torebeczkę, która jest własnoręcznie wykonana przez dziewczynę tutaj od nas z Chełma. Jest to torebka z Bohobax, możecie ją znaleźć na Instagramie. Ale słuchajcie, pokażę Wam jeszcze coś. Ta torebka to nic w porównaniu do tego, co teraz zobaczycie. To jest torebka mojej księżniczki, która jest przecudowna. Jesteśmy w aucie po naszym spacerku, po zakupach i słuchajcie, udało mi się kupić sukienkę. Na pewno pokażę Wam, jak już będziemy w domu. Jest prosta. Super, pan zaczyna kosić. Jest prosta, ale o kolorze, o którym nawet nie myślałam. Przyjechaliśmy do domu i od razu stwierdziłam, że pokażę Wam sukienkę. Jest ona taka długa, długa do ziemi. Musiałam ją położyć na suszarce i tutaj, jak możecie zobaczyć, ma taki rozporek, a nawet dwa, takie długie rozcięcie. Ale jest tutaj taka ala spódniczka i bardzo ładnie to wygląda. Za chwilę przymierzę i Wam pokażę. I tak wygląda sukieneczka, jak możecie zobaczyć. Ona ma właśnie tutaj to rozcięcie. Chyba jesteście za wysoko i nie zobaczycie. Kolor jest... Sama bym go nie wybrała, ale Danielowi bardzo się podoba i stwierdziłam, że postawię właśnie na taki piękny kolor. Już Wam pokazuje się bardziej na dole. Tutaj na suszarce stoicie. Tak wygląda właśnie ten dół. Mówię troszeczkę ciszej, bo nasz skrzacik mały tutaj właśnie zasnął w sypialni. Się przebrałam, lecę szybko zrobić sobie coś jeść. Najem się i może pooglądamy jakiś film.
Proszę bardzo, jak my wykorzystujemy stare pianki. Wiktoria sobie po nich skacze. Skaczemy, Wiktoria? I teraz mama, hop! Wiktoria, a jak się nazywa mama? Aga. Aga. A tato? Nianiu. Daniel, nianio, tak. A dziadek? Jak się dziadek nazywa? Adam. Adam. A twoja koleżanka? Zuziu. Zuziu, okej. Okay. A ja sobie popijam wodę, oglądamy tam jakąś bajeczkę i odpoczywamy. Relaksujesz się? Wiktoria, a jak się twój piesek jeszcze nazywa, powiedz? Lili, no tak. Moi drodzy, jestem, jak widzicie, już w domu, nic za bardzo nie nagrywałam, nie miałam kiedy. I stwierdziłam, że będę się powoli z wami żegnać. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!